Hej moi drodzy, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj takie bardzo... O, jak ciemno się robi, chyba muszę iść do tamtego lustra. Dzisiaj bardzo rzeczywiste powitanie, bo moja koszulka jest ubrudzona, ale śniadaniem. To nie dziecko, to ja sama. Czekajcie, przejdę tutaj, bo nic nie będziemy... Nie będziecie wy widzieć raczej. Ja jeszcze w piżamie, jak widzicie, zaraz wskakuję się umyć. Poćwiczę też jogę, jak mi się uda. Póki co mała śpi, Tomek z nią siedzi, także mam nadzieję, bo naprawdę dzisiaj jest tak cudowny dzień, że chce się działać. Także bardzo się cieszę, jest przepiękne słońce w końcu i dzięki temu, mimo tak średnio przespanej nocy, ja się obudziłam pełna energii i z jakimś takim dobrym humorem, bo wczoraj było ciężko, przyznaję, a dzisiaj ten humor jest zdecydowanie lepszy, mimo że właśnie już od jakiegoś tygodnia mała nam przesypia, słuchajcie, całe noce. To dzisiaj ta noc była taka, no, marudziła, płakała, nie wiadomo dlaczego. Na jedzonku też się budziła, na smoczko się budziła. Później w ogóle nie chciała zasnąć po jedzeniu. Wiecie, musiałam ją trochę ponosić, poprzytulać, uspokoić, bo płakała. Także takie noce też się zdarzają, a mimo to jakoś tak mam w miarę tą energię. Także cieszę się, że tak to się dzisiaj wydarzyło, mimo takiej średniej nocy. I to może być gorzej, dlatego że mała będzie miała szczepienie. No różne dzieci przychodzą, to pierwsze co prawda przeszło dobrze. Zobaczymy, jak będzie kolejne. Nie nastawiam się negatywnie, ale wiecie, może być różnie, także trzeba się przygotować. A ja dzisiaj niestety obudziłam się, nie wiem czy to będzie widać, ze spuchniętym, zaczerwienionym okiem, tak jak miałam w ciąży. Coś takiego i w sumie nie wiem skąd to się bierze, co to jest, nie mam zielonego pojęcia i po prostu idealnie na wesele, bo w tym tygodniu mamy wesele, także świetnie, mam nadzieję, że mi to zejdzie, nie jest to jakieś takie ogromne już. Obudziłam się nad ranem właśnie do Nel i było to dużo większe, więc sobie zaraz posmarowałam Optic Cleanerem, bo jego używałam też w ciąży i to mi w miarę pomagało, no ale parę dni miałam coś takiego, także zobaczymy, czy mi to zejdzie. No bardzo na to liczę, bo chciałabym móc zrobić normalny makijaż na wesele, także trzymajmy kciuki, żeby to zeszło. I ja idę się troszeczkę ogarnąć, też tak nie do końca, bo chcę poćwiczyć. Ogarnę się i muszę w ogóle jechać też do naszej szwani, poprosić o skrócenie sukienki, bo moja sukienka na wesele jest za długa. Także tak w ogóle na to wesele jedziemy do Warszawy. Także no super, będzie taka nasza pierwsza rodzinna wycieczka. Chyba z bardziej lubianych pozycji w jodze. Duże palce stóp razem. Okej, ja tutaj siedzę już z kawką i zaczynam taki szybki, szybki make-up, bo oka i tak no nie mogę za bardzo pomalować, wolałabym tutaj nie ryzykować. Co się plujesz? No i właśnie chciałam wam powiedzieć, że robię makijaż, a tu mój bąbel sobie siedzi, a tu siedzi mój bąbel. Tik, 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 tik. Ostatnio ktoś się martwił, że ona siedzi w tym bujaczku, a że bujaczki nie są polecane. Słuchajcie, to jeśli chodzi o Baby Bjorn, to one już są najbardziej polecane ze wszystkich bujaczków, z tego co wiem. Przynajmniej no jest jednym z takich najlepszych. Tyle z mojej wiedzy, jeśli chodzi o jakieś tam zalecenia fizjoterapeutów, ale oczywiście no nie można dziecka sadzać w nim non-stop, ona nie siedzi w nim cały dzień, tylko o właśnie zrobię sobie tutaj taki 15 minut, jak mi pozwoli, tak? Jak mi księżniczka pozwoli. Dzień dobry! Dzień dobry, księżniczko! Tik, 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 tik! Buju, buju! Taki to jest mój makijaż, słuchajcie. To wszystko. Nic więcej, nic trzeba robić, nie? Bo my jesteśmy takie ładne dziewczyny, naturalnie. Naturalnie, już jej trochę niewygodnie, także za chwilę ją wyciągam. Natomiast właśnie chciałam wam się pokazać. Niestety to moje oko nie za bardzo tutaj daje radę, tak? A tak się cieszyłaś przed chwilą do mamy i zeszłam sobie tutaj do niej się pobawić trochę, nie? W ogóle bardzo mi miło, bo po którymś z ostatnich vlogów część z was pisała, że tak, faktycznie Nelusia to jest cały tatuś, ale jak się śmieje,
To jest mamusia! To jest mamusia! Tak? Jak się śmieje, to jest mamusia! I to mi bardzo poprawiło humor, także dziękuję wam, kochani. Bo wszyscy mówią, że jesteś tatuś. Dobra, już marudzenie się zaczyna, także wstaję z tej podłogi. Wstaję z tej podłogi i zabieram bąble ze sobą. Zabieram tego bąble ze sobą do salonu. Tak, tak, pogadasz? Wow! Oj, nie, dobra, marudzenie, to nie było gadanie, to było marudzenie, także idziemy stąd, nie? No, dobra, okej. Okay. Czy wy też tak macie, że zrobicie pranie, a potem całkowicie o nim zapomnicie i ono sobie leży w tej pralce? Nie minęło jeszcze jakoś tak bardzo dużo czasu, także je wyciągnę, już nie będę robiła płukania, ale czasami zdarza nam się na przykład zrobić wieczorem i rano nam się przypomni, że nie wyciągnęliśmy, także tak, brawo my. Ale myślę, że wiele osób tak ma. I know I can be unkind, but you're not always understanding. I like to take my time, but time is what you're always chasing. I know I like to hide, but you're not always keen on seeking. You said you're up for the fight, but I would rather keep on pretending. Zdecydowaliśmy się wyjść na taki długi, długi spacer i pójdziemy do szwalni piechotą z tą sukienką, żeby ją skrócić. I też wstąpimy sobie do babci, także Niunia będzie miała tego spacerku i nam też się zdecydowanie przyda, bo sobie dużo ludzi idzie. Ale jest taka ładna pogoda, że aż żal nie skorzystać, naprawdę. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo tutaj taka główna ulica akurat. Prosto idziemy? Czy tu skrótem? Nie ma skrótu. Jest skrót. Mamy dzisiaj zgodę. No dobrze. Możemy iść prosto, ciepło jest, słońce jest, naprawdę powiem wam w ogóle, że wyszłam. Ubrałam się ciepło, bo pokazywało jeden stopień. Ubrałam się ciepło, ale też tak bez przesady. Wyszłam i się tak zgrzałam po prostu przez ten pierwszy kawałek od domu. Naprawdę totalnie cieplutko jest, także pogoda idealna na właśnie taki długi spacer. I stwierdziłam, że, znaczy w sumie Tomek zaproponował, że nie będziemy jechali autem, tylko wyjdziemy sobie i skorzystamy trochę z takiej przepięknej aury za oknem. W ogóle wczoraj to było? Wczoraj spadł śnieg, była taka wichura, ale chociaż dzięki tej pogodzie wczorajszej mamy pięknie, bo jest chociaż trochę śniegu, chociaż on się rozpuszcza, no bo jest naprawdę mega intensywne słońce, natomiast jest tak ładnie, przyjemnie, jeszcze trochę zimowo, bo podejrzewam, że za chwilę już tego śniegu nie będzie wcale, także korzystamy póki możemy. Właśnie w aucie i zbieram się do sklepu, jadę na te zakupy sama i to jadę szybko, dlatego że Tomek ma do urzędu za ponad godzinkę, także muszę szybko obrócić w jedną, w drugą, zrobić zakupy, ale w związku z tym, że idziemy na to wesele, to mamy chyba, zostaną 3 dni, więc dużo nie będę kupować, bo później, no wiadomo, nie będzie nas kolej na 3 dni. Także tylko takie jakieś tam podstawowe rzeczy do zjedzenia dzisiaj i na obiad jutrzejszy, pewnie na 2 dni nam zostanie, zobaczymy jak to będzie. Natomiast no tak jak mówię, nie chcę kupować za dużo, bo potem no często to jedzenie się marnuje. Także uciekam, w ogóle było tak fajnie, taki świetny, długi, długi spacer. Byliśmy w szwalni, byliśmy u prababci Nelusi, czyli u mojej babci. Naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie, ciepło, no super. Także takie zimowe spacery też są bardzo fajne, tak się tym ekscytuję, dlatego że ostatnio były bardzo deszczowe dni i nie było nawet jak się wybrać, także cieszę się, że w końcu się trochę ogarnęła ta pogoda. Jestem tak niesamowicie głodna, także jadę szybko kupić co trzeba i coś sobie w domu zjemy. Może zdążymy zjeść, zanim Tomek wyjdzie, dobrze by było, także dobra, nie rozgaduję się. Hej kochani, słuchajcie, odzywam się do was 2 dni później, dlatego że wczoraj ten dzień to była totalna porażka, był po prostu totalny kryzys i dla mnie to był naprawdę tak kryzysowy dzień. Znowu miałam taki moment totalnej
załamki, takie totalne po prostu odcinki. Ja nie wiem, co to jest. Wiecie, Baby Blues swoją drogą, jeśli ktoś oglądał film z Q&A porodowym, to wiecie, że trochę miałam takie problemy natury osobistej, na tle nerwowym. No i powiem wam, że minęły 3 miesiące od porodu i naprawdę tego nie można nazwać już baby bluesem, ale czasami nachodzą mi takie momenty, że ja po prostu, ja nie wiem, co się ze mną dzieje i już chce mi się znowu ryczeć. Zastanawiałam się, czy w ogóle nagrywać vloga. Wczoraj myślałam, że totalnie w ogóle przerwę tego vloga i nie będę kontynuować i że przez kilka dni w ogóle nie będę vlogować, ale stwierdziłam, jak dzisiaj usiadłam do montowania innego, poprzedniego vloga, to stwierdziłam, że mnie to tak uspokaja, ja tak bardzo lubię to robić. Wiecie, że jestem z wami otwarta, już i tak to powiedziałam głośno, że chcę po prostu się tutaj do was odezwać i szczerze wam powiedzieć, że no takie momenty mi się nadal zdarzają, że ja wczoraj naprawdę ryczałam, miałam takie myśli non stop, że jestem najgorszą mamą, że po prostu nie daję sobie rady, że ja nie zasługuję na to, żeby tą mamą być. Po prostu zjazd, naprawdę totalny zjazd. Dzisiaj trochę lepiej się czuję, ale mam dzisiaj wizytę u psychologa, więc porozmawiam sobie, jakoś to z siebie zrzucę. Trochę też, no na pewno, mam nadzieję, że poczuję się lepiej. Czasami jest tak, że czuję się lepiej po tej wizycie, a czasami wiecie, po prostu jakoś tak wychodzą różne rzeczy i czuję się trochę gorzej, a potem, żeby poczuć się lepiej, no to właśnie w tym momencie czuję się gorzej, zobaczymy. No ale w każdym razie dzisiaj idę i zobaczę, jak to będzie. W ogóle dzisiaj nie miałam ochoty się malować, z tym okiem moim już troszeczkę jest lepiej, nadal jest czerwone, ale już mnie nie boli, bo wczoraj na przykład bolało mnie bardzo cały dzień, więc jakby jeszcze wszystkiego było mało, no to oko mnie bolało. Malutka wczoraj też była trochę taka marudna, dzisiaj w ogóle była bardzo grzeczna, także cieszę się, ale Tomek i tak ją wziął trochę do mamy, bo chciałam sobie po prostu tak pobyć w ciszy, plus mam jedną rzecz do zrobienia związaną z pracą i musimy później jechać jeszcze do galerii, bo wesele za 2 dni chyba, tak jutro wyjeżdżamy, dzień wcześniej, a ja nie mam butów. Ja nie mam butów do sukienki, więc trzeba jechać do galerii i po prostu coś kupić, ja nie wiem. Jak nie dostanę żadnych, założę jakieś stare, ale większość butów swoich sprzedałam. A bardzo bym chciała, żeby to nie były wysokie buty, żeby to były wygodne buty, żebym się nie męczyła po prostu. Szczerze, ja nie umiem chodzić w obcasach totalnie, także jak nie muszę, to nie chodzę. Chyba, że są naprawdę bardzo, bardzo wygodne, więc założę sobie jakieś takie niższe. Miałam ze swojego ślubu buty, ale wydaje mi się, że je sprzedałam. Jeszcze muszę zobaczyć tam u Tomka mamy, bo tam, wiecie, jest dużo miejsca i często wywozimy jakieś rzeczy, które są po prostu sezonowe. Więc muszę zobaczyć, czy tam jakichś nie ma, a jak nie, no to właśnie muszę sobie coś kupić. Coś wygodnego, na niskim obcasie będę miała sukienkę i tak taką długą do ziemi, więc nie będzie widać. No także chciałam się do was odezwać, powiedzieć wam, jak wygląda sytuacja, że nie zawsze jest pięknie, fajnie, kolorowo, bo wy mówicie, że super, ja jestem silna. Bardzo wam za to w ogóle dziękuję, za taki świetny odbiór i za takie wsparcie, jakie mam w was, bo naprawdę jesteście bardzo dużym wsparciem dla mnie. Natomiast no chciałam wam powiedzieć, że nie zawsze jest tak wesoło, kolorowo, nie zawsze się śmiejemy, buziaczki, przytulaski i tak dalej, tylko po prostu czasami są naprawdę takie kryzysy, które nachodzą z niczego, bo nic konkretnego się nie wydarzyło, po prostu jakoś tak nie miałam takie popołudnie i wieczór, że naszły mnie naprawdę straszne myśli i nie potrafiłam ich powstrzymać, to jest najgorsze, bo pamiętam i nawet sobie wracam ostatnio do takich vlogów, żeby sobie przypomnieć, jak ja się wtedy czułam. Pamiętam, że miałam taki bardzo dobry okres w życiu, że potrafiłam jakoś tak odepchnąć od siebie te złe myśli i zmienić po prostu swoje nastawienie, tak wiecie, na pstryknięcie palca. A teraz, no, nachodzi mnie taki moment i ja nie jestem w stanie się tego pozbyć i po prostu jestem w tak głębokim dołku przez 1, 2, 3 dni albo przez kilka godzin, zależy po prostu od momentu, no tak jak mówię, dzisiaj jest już trochę lepiej, ale nadal jestem taka, wiecie, zmęczona też tym bardzo złym samopoczuciem, zmęczona tym wczorajszym załamaniem. Dobra, no także trochę też to z siebie zrzucam tutaj mówiąc wam o tym. No i też mówię to w tym celu, żebyście wiedziały, że jeśli tak się czujecie czasami, to nie jesteście same i naprawdę można sobie jakoś z tym radzić.
No, także szukajcie pomocy, jeszcze raz o tym powiem, jeśli tak się źle czujecie, to naprawdę szukajcie pomocy, bo warto, na to jest, na takie bardzo złe psychiczne samopoczucie jest, można powiedzieć, lekarz, jak na każdą inną dolegliwość, także nie warto po prostu tego w sobie trzymać i myśleć, że to samo przejdzie, tym bardziej jeśli taki stan się przedłuża. Dobra, ja idę robić swoje, to co miałam do zrobienia i odezwę się do Was później. Słuchajcie, dzisiejszy mały sukces, obrączka wyszła na palec, na drugiej dłoni mam pierścionek zaręczynowy. Trzęsie tak, bo nagrywam telefonem, także wybaczcie. Natomiast, no, wchodzi, trochę jak widzicie jest tak leciutko ciasno, ale nie wyszło z jakimś problemem, także ryzykuję i już dzisiaj będę nosić. Wiem, że moja dłoń wygląda strasznie, jest przesuszona, więc nie zwracajmy na to uwagi, ale obrączka jest, także no, jest jakiś plus, będę mogła ją założyć na wesele, także bardzo się cieszę. No i my już jesteśmy w drodze do galerii. Słuchajcie, jest taka pogoda dzisiaj. Znowu dzisiaj była taka wichura, śnieżyca. Przeszłość, co prawda, jest przepiękne słońce teraz, ale jest tak mokro. My mamy w ogóle brudny samochód. Mówiłam do Tomka, że aż chyba przydałoby się go umyć, ale przed chwilą jechaliśmy i tak nas wszyscy zachlapali. No bo po prostu jest bardzo mokro, jest taka chlapa, że w sumie nie byłoby sensu zobaczyć na szybę, co się działo. I to odkąd wyjechaliśmy, to po prostu mamy tak zachlapane już auto, także nie ma sensu mycia samochodu w taką pogodę. Zobaczcie, co się dzieje. Nie oddaję tego w ogóle, ta kamera w telefonie, ale jest po prostu śnieżyca i wichur. Otwórz szybę i wichura. Nie widać tego w ogóle, ale naprawdę, no w ogóle prawie nic nie widać. No, totalnie. Ale podejrzewam, że u Was ostatnio działo się to samo, bo widzę, że w całej Polsce jest taka pogoda. Kupiłam buty w Stradivariusie, ale jeszcze jedziemy na chwilę do CCC zerknąć, czy czasami nie będzie nic lepszego, czego bym mogła po prostu oddać. Całkiem wygodne się wydają, ale takie są na styk. Nie wiem, czy nie będzie mi troszeczkę za ciasno w nich. Także zobaczymy. No, ale tak, pięknie jest, ale jest po prostu wichurka. Także dzisiaj się co 5 minut mam wrażenie, że ta pogoda zmienia z wiosny na zimę. Tomek twierdzi, że tutaj będzie lepiej widać, ale myślę, że też nie oddaje do końca tego, co się dzieje. Aktualnie na drodze jedziemy jeszcze do galerii Wisło na chwilę. Mam nadzieję, że w ogóle zdążę. Jestem umówiona. Także tak, może nie jedźmy, bo w sumie zobacz, jaka jest pogoda. Dłużej będziemy jechać. No, to może jedźmy po prostu tam, no bo tak się obawiam trochę, że mogę nie zdążyć. Dobra, chciałam Wam pokazać, jakie buty mi się udało dorwać. W Stradivariusie w promocji wzięłam sobie o takie szpilki na wesele. Takie nudziakowe, klasyczne. Obcas nie jest zbyt wysoki. To jest w ogóle brudne, to nie jest jakieś tam uszkodzenie, bo sprawdzałam. Nie jest jakiś zbyt wysoki obcas. No i cieszy mnie to, że tutaj jest pasek, bo mi często po prostu obcasy, nie wiem co to jest, ale mi się zsuwają ze stopy, nawet jak są dopasowane. Natomiast wzięłam rozmiar 36, bo nie było 37, żebym sobie zmierzyła. I powiem Wam, że są takie, no na styk mam nadzieję właśnie, że nie będą za ciasne, jak w nich chwilkę pochodzę. Może się delikatnie rozbiją, bo teraz są ok. Natomiast obawiam się, żeby później mnie nie uciskały, ale wezmę sobie jakieś wygodne na zmianę. I one kosztowały 59,90 w promocji. I słuchajcie, wzięłam sobie też takie, skusiłam się, mimo że tak jak mówię, ja nie chodzę w ogóle w obcasach, ale te, że były też w promocji za 59,90 i bardzo mi się spodobały, plus są takie, no niezbyt wysokie i naprawdę wydawały się bardzo wygodne, takie klapeczki, ale tutaj z tą taką przeźroczystą wstawką, która tą stopę fajnie trzymała. To wzięłam sobie nie z uwagi na wesele, tylko po prostu, żebym miała, ale jeszcze się przejdę w nich parę razy w domu i zobaczę, czy będzie mi wygodniej i czy będę w nich chodzić. Tomek stwierdził, że no może na takiej bym się przełamała do tego chodzenia w obcasach czasami. Może mi się przydadzą na wiosnę, lato, no zobaczymy. Zastanowię się, ale pokażę Wam jeszcze, co kupiłam Nel, bo oczywiście przecież nie mogło się obyć, będąc w galerii, żebym czegoś dla niej nie wyczaiła, tak. A, nie wiem, czy powiedziałam, one też kosztowały 59,90 w promce, też minus 50%.
No i to są małe zakupy dla Nel. Numer jeden czapka. Nie wiem, czy nie będzie jeszcze troszeczkę za duża, ale już wydawała mi się naprawdę malutka z takich właśnie typowo zimowych, bo my je ciągle zakładamy, takie wiecie, dosyć cienkie czapki, dlatego że wszystkie, jakiekolwiek spotykaliśmy, właśnie takie cieplejsze, są na nią po prostu za duże i cała głowa tak naprawdę by się zmieściła. Ta mi się wydaje dosyć mała, a jak nie, no to będzie po prostu albo miała na później, a jak już będzie za ciepło, to po prostu komuś oddamy, tym bardziej, że kosztowała, słuchajcie, w Zarze 16,90, więc stwierdziłam, że weźmiemy tak czy siak. Najwyżej po prostu komuś oddamy, ale naprawdę bardzo fajna, cieplutka, tutaj jeszcze z takim podszyciem. No i coś, co widziałam już na stronie H&M-u, to jest taki komplecik, jak go zobaczyłam w sklepie na żywo, to już w ogóle się zakochałam, bo tak na stronie miałam, znaczy nie na stronie, tylko w aplikacji miałam sobie dodać i kupić, bo bardzo mi się podobał, ale jakoś tak w końcu zapomniałam o tym, no ale stacjonarnie kupiłam. To nie było w promce, ale kosztowało... Ile? Myślałam, że 60 zł. Słuchajcie, to kosztowało 35 zł cały ten komplet. I mamy tutaj tak czapeczkę, takie body w serduszka i spodenki. Także bardzo to jest urocze. Zobaczcie, jakieś takie fajne walentynkowe zdjęcie można jej zrobić, ale naprawdę mega mi się to spodobało. Na stronie też chyba był pajacek, mi się wydaje, a ale stacjonarnie go nie było. W ogóle ten dział tutaj w Płocku jest bardzo mały, baby. No i kupiłam jej, no takie zwykłe pieluchy. To jest chyba tetr... Nie, to jest chyba muślinowe. Tylko jakiś taki rodzaj inny trochę tego muślinu, taki dosyć cienki. Natomiast u nas te pieluchy, mówiłam to już chyba na Instastory, że one idą po prostu jak woda i my non-stop je pierzemy i non-stop jest ich za mało. Także dwie się przydadzą jeszcze i one kosztowały 4 dyszki za dwie takie pieluchy. A te z H&M-u są całkiem spoko, są naprawdę takie przyjemne, bo jak kupowałam w Pepco i w Primarku, to tamte były dosyć takie gryzące. Nie jakoś bardzo, ale takie dosyć szorstkie, a te są fajne, miękkie.